Kolbe to wielka postać, tym większa, że właściwie trzeba przyjąć, że on rozpoczyna serię tych współczesnych świętych. XX wiek, kiedy on w Rzymie wtedy spotyka się z tym naporem ataków na Kościół, on się tak hartuje tam i tyle nabiera energii, że ona przywieziona tutaj do Polski zaraz obfituje działaniem, bo był człowiek, który miał miłość, ale miłość czynną, którą zamieniał zaraz w jakąś realizację swoich planów, i podczas Niepokalanów. No sobie wyobrażam Niepokalanów, wioska, nikogo tam nie ma, nie ma ludzi wiele. Zakłada klasztor, który staje się ośrodkiem i który promieniuje i staje się misyjny, bo przecież ojciec Kolbe dociera do Japonii. I dzisiaj tam pamięć jest bardzo, bardzo żywa. Ale patrząc właśnie na Niepokalanów i potem na rozrastanie się tej idei i Rycerza Niepokalanej, i modlitwy, i różańca, i takiego radosnego patrzenia na chrześcijaństwo, to przecież tam się zaczyna, no pamiętamy wszyscy przyjazd Ojca Świętego podczas jednej z pielgrzymek, gdzie była taki klimat bardzo, bym powiedział, rolniczy, bo przede wszystkim tam było ten świat cały pracy rolniczej i ofiarowano tam Ojcu Świętemu baranka, żywego baranka, co było dużo takiej uciechy było. Ale myśmy byli tam, byłem już wtedy blisko papieża, więc ten piękny klimat braci, wszystkich, którzy no właśnie myśleli wtedy o mediach, żeby to rozszerzać. No i te media właśnie przy tym, który myślał, jak rozszerzać chrześcijaństwo, katolicyzm za pomocą nowoczesnych odkryć. To, co przeżywał moim zdaniem Maksymilian Kolbe, to były początki tej rewolucji medialnej, która dzisiaj no, przybiera ogromny rozmach, zwłaszcza w internecie. To wszystko jest właśnie tym rozwojem myśli ojca Maksymiliana, który wydaje się, że ukazuje się, jak bardzo jest dzisiaj aktualny, że musimy także sięgać do tych środków i festiwal, który odbywa się dzisiaj w Niepokalanowie, a który przyciąga tylu różnych twórców i z Polski, i spoza Polski, żeby ukazać to życie ducha, które no, ma swoje manifestacje na zewnątrz. I tutaj teraz przeżywamy Jana Pawła II, jego beatyfikację zbliżającą się i utrwalającą w nas tę świętość, którą on pokazał jako czyn, jako coś żywego. I myślę, że tu jest wielkie pole do tego, żeby uchwycić ten moment medialny właśnie tu przez ten ośrodek Niepokalanów, aby to służyło ciągle tej idei, że chrześcijaństwo jest żywe, że Chrystus jest obecny, że Jego świętość także dojrzewa w bardzo wielu osobach, bo wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Rok Kolbiański, rok beatyfikacji Jana Pawła II to no, wielkie przeżycie i dlatego z mojej strony chciałbym przekazać tę wielką ideę Kościoła, która powinna dotykać każdego serca i na te działanie, które jest właśnie w tym centrum filmowym i w Niepokalanowie i to, co się dzieje wokół beatyfikacji Jana Pawła II, żeby to służyło naszej Ojczyźnie i wszystkim ludziom szukającym tego prawdziwego pokoju, o którym obaj ci święci, Jan Paweł II i Maksymilian Kolbe, o tym mówili. Niech was wszystkich, bracia, Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.